Cześć wszystkim. Dzisiaj o 5 błędach, jakie popełniłem przy zakładaniu akwarium, złożę samokrytykę. Film nagrywam przed meczem Polska-Senegal, więc może nie tylko ja będę dzisiaj składał samokrytykę, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. A dobra, zanim jeszcze o moich bobolach, to szybciutki update tego, co dzieje się w 250. No i tak, mamy wpuszczone rybki. Wpuściłem tutaj 8 ornatusów, które miałem w 112, 2 kardynałki chińskie, które też miałem w 112 i nie mam co z nimi zrobić, więc sobie tutaj pływają. I od znajomego dostałem 4 molinezje złote, chyba tak one się nazywają, czyli żółte. I bardzo fajnie się tutaj na razie sprawdzają jako ekipa sprzątająca. Zdaję sobie sprawę z tego, że one będą duże i zastanawiam się, co potem, jak one urosną. Na razie są jeszcze bardzo małe, tam około 1,5 centymetra. A prawdopodobnie są 4, więc prawdopodobnie podzielę je na 2 będą tutaj, a 2 będą w 112. Zobaczymy jeszcze. Jeszcze jedna sprawa, zobaczcie, że to światło cały czas jest jakieś żółte i wydawało mi się, że to kwasy humusowe z lignitu od Mozarta, ale jeśli zobaczycie za chwilę, w tym momencie zmienię światło i to jest światło przy jednej świetlówce 10 000 kelwinów, to tego zmętnienia tej herbacianej wody już nie ma, więc to prawdopodobnie są świetlówki. Oczywiście pojawiły się jakieś glony, no na razie nie jest ich dużo, właśnie po to mam tutaj te, wpuściłem też krewetki i molinezje, które świetnie sobie radzą, one są tak żarłoczne, że obgryzają te glony jak tylko mogą. Kurczę, gdybym im sypał jedzenie co godzinę, to one co godzinę by wpierniczały. Bystrzyki i inne takie żywe ryby jajorodne nie są aż tak, znaczy nie są, pewnie też by tyle żarły, ale te molinezje to są wyjątkowo żarłoczne. Co ciekawe, te glony pojawiły się tylko wysoko, czyli tam, gdzie jest blisko światła. Prawdopodobnie, tak teraz sobie myślę, że za dużo świeciłem i zmniejszyłem dawkę światła do 8 godzin dziennie, a wcześniej świeciłem chyba 11. A tu to jeszcze prezent, który dostałem od dwóch szkieł, rozdętka. Wrzuciłem ją do akwarium, mówię, dobra, jak niech sobie żyje, ale niestety została upolowana. No i teraz już przechodzimy do baboli, które popełniłem. Pierwszy, widzicie ten garamzyt, który tam jest pod ziemią. Powinienem był go pokruszyć. To jest pierwszy babol. Bo jeżeli będą tutaj kiryski i zaczną grzebać, to ten cholerny karamzyt wypłynie. Drugi babol też go tutaj widać. Tam z tyłu jest ten kartonik, który ma ograniczać ziemię, żeby nie przysypywała się tam aż przy samej szybie. Natomiast powinienem był zrobić to samo z przodu przy tych kamieniach. Ponieważ ta ziemia może się przedostać pomiędzy tymi kamieniami. I druga sprawa, następny babol, powinienem był użyć siatki, żeby żwirek, który po zalaniu wodą nie, jak to, z tej ziemi zrobi się takie błotko, żeby on się nie zapadł w to błotko. No i to się niestety stało, więc musiałem potem trochę kombinować, jak dosypać trochę jeszcze więcej żwirku w tym miejscu. Następny babol, jaki popełniłem, to właśnie to, co w tym momencie próbowałem zrobić, czyli nie za słabo przymocowałem do korzeni te bucefalandry i zaczęły oczywiście spadać, więc musiałem je wyciągać i jeszcze raz mocować. A jeszcze jeden babol to za nisko były kamienie.
właściwie dwie rzeczy, które powinienem był zrobić. Czyli tu, gdzie są te usypane te skałki z korzeniami, trzeba było pomiędzy te skałki nasypać jasnego żwirku. To by ustabilizowało całą tę konstrukcję bardziej i ten ciemny żwirek nie wysypywałby mi się tutaj do przodu, gdzie jest jasny żwirek. Natomiast druga rzecz to skałki oddzielające ten żwirek powinny być wyższe, żeby się ten ciemny żwirek nie przysypywał na jasny. No i ostatni błąd, który popełniłem, to filtr. Ja tu używam JBL-a 1501 i błąd polega na tym, że użyłem świeżego filtra w świeżo zakładanym akwarium, a mogłem sobie go przygotować wcześniej i wstawić na 2 tygodnie do 112, skręcić, niech sobie tam powoli by pyrkał, w każdym razie by dojrzał. I myślę, że pozwoliłoby mi to uniknąć do tego mleka, które mi się tu zrobiło. Okej, poza tym wszystko idzie dobrze, czekam na nowe rybki, zamówiłem tutaj tetry cesarskie, będzie ich 10. Zastanawiałem się nad kirskami i kirski będą. 6 Orange Venezuela, nie z odłowu, a hodowlane. No i zobaczymy, jak będzie funkcjonować. Jak już rybki się pojawią, a mają przyjść dzisiaj albo jutro, no to wam pokażę. No dobra. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie kciuki za naszych. Właściwie chyba jak już będziecie oglądali ten film, to już będzie po meczu, więc zobaczymy, co będzie. Pozdrawiam.